Elo, elo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to nowy sklep rowerowy we Wrocławku, mieszczący się na ulicy Łanowej 25. Pokażę Wam, jak on wygląda, co oczywiście będę w nim robić i czy w ogóle ja się w nim będę znajdować, bo do tej pory teraz znajdowałem się w sklepie na ulicy POW 24, a powstaje nowy na ulicy Łanowej 25 i ten stary pozostaje. Ale tak, jeżeli ktoś jest na kanale pierwszy raz, to chciałbym powiedzieć, że w sklepie rowerowym, ogólnie w rowerówce, pracuję od 2019 roku i swoją przygodę zacząłem na ulicy Przedmiejskiej, gdzie sklep znajdował się tam długie lata, pewnie jakby dobrze policzyć, to prawie z 20, ale poprzedni właściciel postanowił ten sklep przenieść na ulicę Targową, gdzie było to bardzo nietrafione. Miało na to wpływ bardzo dużo czynników, ale to już tam nie będziemy się zagłębiać, więc sklep tamten został zlikwidowany, a moja przygoda zaczęła się na ulicy POW 24 w sieciówce PG Bikes, która w sprzedaży ma głównie sieci rowerów cross, ale nie tylko, bo można nawet na stronie internetowej, na sklepie internetowym znaleźć rowery marki Trek, Romet, czy może nawet coś tam czasami innego wpadnie, ale główną sprzedażą w PG Bikes jest cross. Oprócz sklepu w Wrocławku znajdują się oczywiście sklepy w innych miastach, między innymi w Ciechanowie, w Płońsku i dwa w Płocku i teraz jeszcze dwa w Wrocławku. Kurczę, dzisiaj pierwszy dzień. Jeszcze taki, można powiedzieć, nieoficjalny, bo jeszcze wielkiego otwarcia nie było. Ogólnie było do złożenia ze 150 rowerów. Zostało jeszcze parę 100 sztuk. Jeszcze parę rzeczy musi dojechać. I mamy nadzieję, że wszystko odbędzie się zgodnie z planem. I sklep zostanie otworzony oficjalnie 10 stycznia. Prawdopodobnie będzie coś ciekawego na otwarciu. Ale na razie musimy się skupić, aby wszystko dopiąć na ostatni guzik. Na pewno jak to przy takich otwarciach coś pójdzie nie tak, ale zobaczymy. Dzień się zapowiada ładnie, słoneczko świeci. Temperatura delikatnie na minusie, ale jest przyjemnie. Ogólnie teraz tą drogą, co teraz sobie jadę, to już się w swoim życiu trochę najeździłem. Bo zanim zacząłem pracować w sklepach rowerowych, to można powiedzieć, że pracowałem w takiej hurtowni, która też miała sprzedaż internetową. I przez 4 lata dzień w dzień jeździłem tędy rowerem i nie było chyba ani jednego dnia, gdzie bym pojechał autobusem albo samochodem. Jedynie na rozmowę kwalifikacyjną pojechałem wtedy autobusem, a tak to cały czas dzień w dzień rowerem, niezależnie od pogody, czy było deszcz, czy było minus, chyba tam najwięcej prawie, że z 20 stopni, to cały czas jeździłem rowerem. No i właśnie po to mi potrzebny ten rower, aby móc się spokojnie transportować te 4 km z domu do pracy i z pracy do domu. Czyli łącznie 8 km jeszcze w tym roku będzie wpadać dziennie, aby przejeżdżać w tej z powrotem. No bo ja będę znajdował się właśnie póki co na tym nowym punkcie. Podejrzewam, że czasami będziemy się rotować z chłopakami, jeżeli zajdzie jakaś potrzeba, ale głównie póki co będę na tym nowym punkcie na ulicy Łanowej 25. I właśnie, co do punktu, to mieści się on na osiedlu czyli Kazimierza Wielkiego. Bardzo duże osiedle, punkt położony w bardzo dobrym miejscu. Tutaj niedaleko lasów GWPK, gdzie przejeżdża bardzo dużo rowerzystów i tych rekreacyjnych, i tych gravelowych, i tych szosowych nawet, bo bardzo często tutaj niedaleko niektórzy wyjeżdżają albo wracają z swoich przejażdżek czy też treningów. Osiedle dosyć spore, dobrze prosperujące, bo bardzo dużo się rozbudowuje nowych bloków. Niedaleko też jest sklep Netto oraz Żabka, a za niedługo ma powstać też dosłownie jakieś 200-300 metrów centrum handlowe. Więc wszystko wskazuje, że punkt może być naprawdę bardzo, bardzo dobry. Ale to czas pokaże. Różnie z tymi punktami bywa. Może się wydawać, że jest dobry, może być kompletnie inaczej, ale zobaczymy. Trzeba być pozytywnie nastawionym. Nowy sezon zbliża się malutkimi krokami. Przez ten najbliższy czas
Trzeba będzie parę rzeczy dopiąć, ale wydaje mi się, że będzie fajnie. Fajnie, że dołącza do nas, można powiedzieć, stara ekipa, z którą też pracowałem już we wcześniejszym sklepie rowerowym. Zobaczymy, jak to będzie. Tu w tym bloku za mną kiedyś też mieszkałem, na Łanowej 2, nawet dwa razy. Do pracy mam równe 4 km, czyli tak jak sądziłem. No dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Jest to powierzchnia niecałe 200 metrów, gdzie mieści się łącznie 150 rowerów. Jak widać, faktycznie jest ich dosyć sporo. Są rowery dziecięce, różnego rozmiaru, różnego kolorów. Są rowery turystyczne, czyli trekkingowe. Znajdzie się trochę akcesoriów. Jest tu rower, którego niestety Wam nie mogę za bardzo pokazać, bo jeszcze jest na niego embargo, ale mam nadzieję, że już niedługo będę mógł powiedzieć o nim nieco więcej. Rowery miejskie marki Legrand, która pochodzi tak naprawdę od Crossa. Rowery crossowe, czyli Evado. O, jest i pan kierownik. Elo Velo. Elo Velo. Rowery tutaj już bardziej troszeczkę młodzieżowe, na kole 26 w różnych rozmiarach, w XS-kach, S-kach, M-kach, nawet się znajdzie, wszystko zależy od wzrostu. Rowery dla kobiet, czyli model Lea, czy tak jak to niektórzy mówią, Lia, w różnych rozmiarach, w różnych kolorach, od koła 26, 27,5 i oczywiście 29, wiadomo, jak to kobiety lubią różne kolory. No i prawie że na sam koniec rowery górskie, są dwa modele, oczywiście Level, który jest bardziej agresywny. Tu ostatnio wjechały jakieś limitowane edycje, które też cieszą się dosyć sporym zainteresowaniem. No i na koniec bardzo popularne rowery, czyli model Hexagon, rower górski, bardziej rekreacyjny. No i na sam koniec parę graveli, akurat w tym momencie niewiele, bo jak wszyscy eskerarze wiedzą, że za niedługo wlecą pewnie jakieś nowe modele, więc jeszcze coś pozostało ze starej kolekcji i jeszcze kilka modelów crossowych. Więc tak jak powiedziałem na początku, jest łącznie 150 rowerów, czyli nie mało. Jak to mówią niektórzy, że rowerówka ma się źle, że niektóre firmy podupadają, akurat nasza firma powoli się rozwija i w Ocławku są dwa sklepy rowerowe. Zobaczymy, co przyniesie nowy sezon. Zawsze jakieś obawy są przed czymś nowym, ale no co, do odważny świat należy, a kto nie ryzykuje, ten nie spija szampana. Więc jeżeli chcecie zajrzeć, to oczywiście zapraszam na ulicę Łanową. Jest kawusia, więc jeżeli ktoś będzie chciał, akurat będzie przejeżdżał rowerem, to oczywiście jest mile widziany. Niekoniecznie trzeba od razu przyjeżdżać, kupować, można po prostu przyjechać, przywitać się, zbić piąteczkę i pojechać dalej. Dobra, więc co? Do zobaczenia w następnym odcinku i życzę Wam udanego sezonu. Piąteczka.